Witam ponownie w Outriders. Lecimy dalej z zadaniami pobocznymi. Tym razem, zanim wyruszymy na dalszą drogę, no to wyczyścimy sobie tą mapkę w pierwszym mieście. Tutaj oczywiście jest odkupienie. Jeśli to zrobimy, no to powinniśmy już polecieć gdzieś dalej. Więc teraz może ta chata starca. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Pamiętajcie koniecznie o łapce w górze, jeśli chcecie częściej odcinki z Outriders. No i myślę, że niebawem też wlecimy na jakieś kopiki, ale to jeszcze chwilka. Oj, tutaj kolejne zadanko, co? Tutaj gdzieś do góry jest kolejne zadanko poboczne. Ciekawie. No naprawdę jest tego sporo. Najpierw musimy oczyścić drogę do domu starca. No ciekawe, jak tam się dostać. Tutaj mamy ładnie oczyszczone. Była walka oczywiście w fabułce. No i chyba wejdziemy na jakieś nowe tereny. Tak, myślę, że jakieś nowe tereny trzeba będzie się tu przedrzeć. Okej, to tutaj. No i zawsze jest taka jakaś nowa lokacja, gdzie odbywa się ta misja poboczna, nie? No i wjeżdża jak do siebie. Dobra, wiecie co, na czwartym pogramy, bo jest rzeź totalna, ale dropnął mi tu jakiś fajny item, więc zobaczymy jak pójdzie. Ale piąty level samotnie, to jest nie do przejścia teraz. Szczerze wam powiem, jest taka rzeź. Jest takie nagromadzenie przeciwników. Jeszcze bosik. No ale zobaczymy. Zobaczymy, tutaj od boku wszystkich wyciągnę. Oczywiście moja klasa na blisko, więc jak mamy jakiegoś bossa ognistego, no to może być srogo, nie? No tu jest ten bossik. Chyba najpierw tych mniejszych. I tam jeszcze z boku jest naprawdę sporo przeciwników mocnych, więc kurczę, bym musiał się do nich dostać. Tu jest ten główny, nie? Dobra, wiecie co? Poziomy świata właśnie zmieniłem sobie na czwarty, bo na tym piątym jest masakra. Chociaż dostałem właśnie przed chwilą jakąś super broń i zobaczymy, jak będzie szła. No, może być nieźle, bo na piątym to jest nie do przejścia praktycznie solo. Ta misja nie do przejścia moim zdaniem. Oczywiście z moimi itemami, nie? Więc teraz i tak gramy na plusie. Tam co mamy? Kurde, jakieś młotki. Okej. No ja na blisko muszę lutować, prosta sprawa. Dobra, banieczka. Pyk. Tutaj nikt. Czysto. I tam jest bosik, nie? Kapitan. Dobra, żołnierzy kosimy. O kurczę. Efekciki. Ale łoją. No serio? Dobra, wiecie co? Przeszedłem na czwarty poziom świata, bo to jest nie do przejścia. I tutaj mamy jeszcze 390 nowy karabinek. Zobaczymy, jak będzie szedł. Ale solo to jest nie do przejścia, naprawdę. Jeśli chodzi o ten dziesiąty poziom, moje pukawki i czwarty świata, nie, nie do zrobienia, bo tutaj nie mamy oczywiście podnoszenia, nie? Dobra, ładnie poszło. No tutaj troszkę podpala ta broń. No to też jest fajne, to też jest fajne. Z opresji troszkę wyciąga. Okej, ładnie. Jakieś atakujące mają młotki.
Dobra, pójdziemy szybko na blisko. Oj. Sporo ognistych, nie? Dobra, ale jakoś to już wygląda teraz. Na tamtym to nie miałem praktycznie żadnych szans. Dobra, zamrozimy dziada trochę po plecach. Poszorujemy. I pyk. Niech się jara pan Ocek. O kurde. Nie wiem, czy on nie zrespi zaraz. Dobra. O, już teraz przeszorował. Dobra, kapitalnie. Kapitalnie, dobra. Jest git. Banieczka. O, co tu się dzieje w ogóle? Co to jest rzeź? Mega intensywna zabawa. Dobra. A ten bosik już padł? Chyba padł, nie? Oh my god. Co tu się stało w ogóle? No to było srogie. Jeśli tak ma to wyglądać grając solo, to nie, to potrzebujemy kompana. Potrzebujemy kompana. To szybko. Dobra. Oczyść. I teraz chyba już będziemy... O, żelazo też się przyda. Już będziemy mogli ogarnąć, nie? Kontenera 99, ale... Dziękuję. Proszę, poczekaj tam na mnie. Okej, czyli teraz starzec tu przyjdzie. No ładnie, ładnie. Ale mocna misja. Trudna. Co tu się stało? Czyje to groby? Sara, Elodie, Michelle. To nie była ich wina. Wybrano mnie, lokalnego przywódcę, do dystrybucji jedzenia. Przyznaję, zachowałem trochę dla nas, dla moich dziewczynek. Miałem patrzeć, jak głodują? Wymieniałem na przysługi. To było niegroźne. Brałem tylko jedzenie. Ale wszystko mi odebrali. O, ale mówiłeś mi, że... Nie ma tu dla mnie nic cennego poza wspomnieniami. Weź wszystko. I odejdź, proszę. Ja zostanę tu jeszcze chwilę. Kurde, ta planeta się rozleci cała. O, i dostajemy... ubranko. Moc anomalii, dodatkowa siła ognia. Może to? Bo tutaj snajpa to nie dla mnie. No, weźmiemy sobie to, bo tu jest... Fajna pasywka. No więc tak. Pyk, pyk. Tutaj mamy buciki, cichobiegi. Mam 300. Ale tutaj mam taką samą. 313. Nie, na razie nie zmieniamy. I jeszcze mamy drugą misję poboczną. Tutaj, nie? Dobra. Tutaj i... Myślę, że najpierw sobie je zrobimy. Jakoś powinienem tu przejść na zaułku. Ponieważ jak wyjdziemy z tej mapy, no to już nas pewnie wyrzuci na nową, nie? W jakąś dalszą podróż. Kurde, ale wygląda. Dobra, dotrzyj do laboratorium. Dlaczego przez 30 lat nikt nie wpadł na to, by wybudzić Outriderów? No po tym, co przytrafiło ci się w lesie, powiedziano nam, że szukają lekarstwa, ale go nie znaleźli. Ale skoro nie było leku, to skąd wiadomo było, że nie umrę po otwarciu kapsuły? Nie wiedziałem.
Przepraszam. Zależało mi tylko na znalezieniu nadajnika. Jasne. Kumam. Priorytety. Kurde. No ale wiadomo, trzeba tutaj jakoś ocalić, nie? Towarzystwo. Prywatne dzienniki Jane Colm. Do poczytania. Wieczny mrok. Super. Ale naprawdę dużo fabuły, nie? To jest moim zdaniem plusik, bo ja jednak bardzo lubię singlówki, więc... Jakiś dziennik. Więc tutaj jest połączenie i multika, i koopa, i singla, no coś jak Gearsy. Coś jak Gearsy, no bardziej w stronę myślę, że Destiny, ale... Okej. Kolejny. Trzy dzienniki. Po drugiej stronie rzeki. B2. Kurde. Gertrud wygląda jak lump teraz. Znalazłem rozkaz transferu, zgodnie z którym ECA przeniosło większość kapsuł w inne miejsce. Do obiektu B2. No każdy nawet taki poboczny questik. Wygląda na to, że B2 to ten wielki lądownik po drugiej stronie mostu, po twojej lewej. Jak się tam najszybciej dostać? Podążaj wzdłuż murów miasta, zaprowadzą cię do obiektu. Okej. Każdy najmniejszy questik i tak ma... bossa, nie? I tak ma jakąś historię, więc to jest git. Wejdź na... trzęsawisko. Juuu! Jak Tarzan. Okej. Okej. Przedrzyj się. No to będzie grobe. To będzie grube. Uuu, to są ścierwojady. Dobra, weźmiemy to. To chyba bardziej łupie, nie? Tak. Chociaż to jest takie... takie seryjne, ale spoko. Łupie ładnie. Ścierwojady. Ja bym chciał jakąś odporność na ogień, bo... cały czas mnie podpalają. Pan duży, tak? Rottweiler. Wściek się. No, jakaś fajna snajperka na rozłożenie. Ja to oczywiście później będę sobie rozkładał, kupował, ulepszał naszego doktorka. Automatycznie mi się zbiera od niebieskiego, to można sobie ustawić. Bardzo fajna opcja, bardzo fajna opcja. Mam mrożonko. Później jedyneczka. Pięknie. A wy już gracie w Outriders? Bo podobno... całkiem fajne wyniki na Steamie, ponad 100 tysięcy w jednym momencie. Także nieźle. Dobra, opończa. Flores. Zobaczmy, no 190. Tutaj 300, a jeszcze poczekamy. Bo ja sobie gram tą główną jedną bronią. Nie ma problemu, na pistolet to nawet w sumie nie wchodzę, nie? Kurde, co się stało z Outriderami w Kryostazie?
Żelastwo, świetnie. Przedrzyj się przez jaskinię. No jak wejdziemy na poziom 10 i później na 11, jak wejdzie, to pewnie zmienię ten poziom świata. Bo teraz jest dosyć łatwo już, nie? To jeszcze jeden poziomik. Ale to warto zbierać, bo te ulepszenia mi się podobają, chociaż jest to looter shooter i cały czas coś dostajemy nowego, to wiecie, na jakąś główną misję można sobie poulepszać, nie? Ale też, żeby się przyjemnie grało, nie żebyśmy cały czas musieli powtarzać jakieś etapy, bo to nie o to chodzi. Fajnie, żeby było fajnie po prostu. Gry też mają dawać przyjemność, nie? Wiadomo, wyzwanie? Owszem, super, ale... O kurde, jak mu dygnął. Let's go! Tutaj jak ich skroję, to już będzie bliziutko. Yeah, 11. To wiecie co? Mamy punkt klasy, pójdę na poziom 5. Bo on mi się po prostu nie wbija teraz. No i mamy jeszcze tutaj, więc zobaczmy, odporność przydałaby się. Tak, weźmiemy sobie odporność 15%. Umiejętności jeszcze nie ma, dopiero na 13. Okej. Ale wiecie, troszkę inaczej trzeba dostosowywać ten poziom, jak się gra solo, jak się gra w dwójkę, w trójkę. Poszukam kapsuł. No bo jednak jest trudniej, nie? Zobaczmy. Znalazłem Skarsteda. Co chcesz powiedzieć? On żyje? Nie. ECA zrobiło z niego terrarium. Jaja co robisz? Ze Skarsteda? Cholera. Walczyłem z tym draniem w Bagdadzie i Caracas. Nie poddawał się. Miał zakończyć okres służby na nogach. Jak oni wszyscy. Tu mamy jednego. No my jesteśmy wybrańcem. My jesteśmy Chosen One. ECA prowadziło na nas badania. Wiedziałeś? Nie wiedziałem, przysięgam. Ale Outriderzy byli pacjentami zero. Badania na was miały... by ocalić innych. Ale zabić przy okazji połowę z nas? To już pojebane. Połowę, kurde, większość. No dobra. Koniec tej misji. Musimy teraz wrócić. On jest w obozie, nie? Dobra. On jest w obozie i może jeszcze wyruszymy na to odkupienie do nowej lokacji, bo chyba nas wysyła, nie? Jakub znowu. Czasami, gdy już prawie zasypiam, słyszę, jak bawicie się wokół mojego fotela. Śpiewacie różne piosenki, ale zawsze trwa to zbyt krótko. Okej, czy coś jeszcze jest do rozmowy? A nie, po prostu można... Jak wszyscy... Okej, tutaj można... Jestem zajęty. Jeszcze raz to zadanie zrobić, dobra. Jasna sprawa. Tu są fajne craftingi. Jak poszukiwania? Nikt inny nie przeżył. Bardzo mi przykro.
Ale jednak komuś się udało. A wasze kapsuły po tych wszystkich latach mimo wszystko działały. Sprzyjał ci ogromny fart. Tak, jasne. Przekonamy się. Okej. 370, siła ognia, radioaktywne pociski, tak? Tutaj pantalony, łapka spowalniająca. Całkiem. Tu mamy też 200. A weźmiemy sobie pantalony. Przykro mi, że nie było innych zahibernowanych. Okej. Dobra, tu jest gituwa. Ja nie wiem, co ewentualnie mógłbym zrobić z tą bronią. Jeszcze sprawdźmy, nie? Czyli tam jest jeszcze raz to zadanko. 390. Ulepsz rzadkość. Podnoszenie poziomów. Modyfikacja wyposażenia. No fajnie. Zmień wariant. Standardowy, taktyczny. I nowy poziom. Same obrażenia. Nie, no widzicie, jest całkiem spoko. Czyli na obecny stan ta broń jest całkiem okej. No to cóż, jeszcze z Jakubem. Niech będzie trochę fabuły, nie? Ciekawe, gdzie nas teraz wyniesie. Czyli tutaj mamy historyczka jeszcze, tak? Historyczka inspiracja. Tu też jest historyczka wieczność. Kurczę, no to sobie najwyżej zostawimy na inny czas, ale... Orle Szczyty. Orle Szczyty, zobaczcie jaka jest mapa, nie? Aż nie chcę myśleć, ile to będzie trwało. Ale jest tutaj dużo do zrobienia. Ciekawe, czy jak fabuła się zakończy, to... Czy jeszcze jakieś nowe lokacje, czy po prostu jeszcze raz? O kurde. To ta wieża? Tak, kolejka linowa nie działa. Możesz spytać żołnierzy, czy można ją uruchomić. Co to był za dźwięk, do cholery? Może nie będę gasił silnika? Ej, ale bardzo fajna różnorodność. Bardzo fajna różnorodność. Pożoga. No i taka mapka. Ej, no fajnie. Od razu mamy śnieg. Dosyć szybko. Tu jest Jakub. Siedzę tu na dupie i tylko czekam, aż zamarzną mi jaja. To już niedługo, spokojnie. Fajnego mamy buldożera. Dobra, mapka musi się ogarnąć. A widzę ich. Są tam na granicy. Niech sobie będą. Gdyby chcieli walki, to już by ją wszczęli. Jest robota do wykonania. Fajnie, fajnie. Dobra, mamy zadanko. Ohoj. Jak chodzi? Tutaj szczególnie niebezpieczne jest nawet. Trzymajcie się w parach i pilnujcie swoich pleców. Obserwować oznaczone współrzędne i raportować co godzinę. Kolejka linowa do wieży radiowej. Jest sprawna? Odkąd rebelia przejęła kontrolę, mają wagonik po swojej stronie. Może jeśli powiesz, bardzo proszę. Dzięki, spasuje. A drugi wagonik? Odpuściłabym. Przejeżdża za blisko wulkanu. Jest aktywny? Od czasu do czasu splunie lawą, ale czai się tam coś o wiele mniej naturalnego. Okej. Okej, boomer. To o co chodzi z tym wulkanem? Cokolwiek tam jest, nawet buntownicy trzymają się z daleka. Przypłaciliśmy tę wiedzę. To coś kryło się we mgle i ściągnęło ich w dół klifu, rozsiewając płomienie. Sama tego nie widziałam, tylko słyszałam krzyki. Zanim ściągnęliśmy wagonik, w środku zostały tylko krew i popiół. Czyli muszę najpierw rozprawić się z wulkanem, zanim użyję kolejki linowej. Jaja se robisz? Życie ci niemiłe, czy co? Powiedz mi, jak się tam dostać. Posłuchaj. Jestem kapitan Danam. Jest ścieżka, która wiedzie w góry. Jestem Gertrud. Jest tam, czego się bawi, z Rivii. Tylko nie wiemy czego. Znaczy my mamy tutaj dostępne modyfikacje? Chyba tak, nie?
Chociaż nie wiem. A, jest majster, dobra. Widzisz ten wulkan? No to spoko, w każdej mieścinie powinien ten majster być, nie? No i to jest nasza taka baza wypadowa. Będziemy dostawać nowych rzemieślników, kowali, architektów, inżynierów. No i spoko, szybko się rozwinęło. Moim zdaniem dosyć szybko się rozwinęło. Kiedy mamy już te wszystkie możliwości. Ale jeśli macie opcję, to wbijcie sobie na SSD tą gierkę. Jak bardzo jej potrzebujemy? Bo jest dużo loadingu. Obawiam się, że to jedyne miejsce z takim zasięgiem. Jeśli nie użyję twojej częstotliwości z tej wieży, by znaleźć sygnał, to możemy odpuścić. To lepiej się rozgość. Zostaniemy tu przez jakiś czas. Ja mam randkę z wulkanem. Dobra, randka z wulkanem. Trzeba uratować Hugolinę i dzieci. Dobra, dawać ammo. Ale fajnie, naprawdę szybko. Szybko taka różnorodność wleciała. Jestem pod wrażeniem. Tutaj do tej nory mógłbym wejść? Nie. Oj. Na 13, tak? Bo oni są na plus 2. Oni są na plus 2, bo mamy domyślny poziom świata 3. Tak to się wszystko skaluje, proszę państwa. O kurde. Skąd oni wychodzą? Pierdykam z tych nor. Okej, okay, tutaj dostaliśmy jakąś giwerkę 490. Co ty gadasz? Wiecie co? Trzeba na bieżąco update'ować jednak. What? Cóż to za... Cóż to za hiena? O kurde. Dobra, szarżuję. Bosik, proszę państwa. To srogi. Zobaczmy tą broń. Trochę lepiej idzie tą bronią. Dobra, skóra i komura. Tam jest kolejny? Oh my god. Takich przeciwników teraz będziemy mieli latających. Ja to na blisko nie podziałam. Oj. Chociaż troszkę. Dobra, ale wydaje mi się, że nadal ta giwera lepsza. Mocniejszy, mocniejszy. No, sporo będzie zabawy z nimi. Oj, sporo. Nic nie zostawiłem. No, ogromne tereny. I naprawdę? Może grafika nie jest taka bardzo, bardzo ostra, ale artystycznie widoczki przyjemne. Zjaj. Jak wielkie mogą urosnąć? Praktycznie każde stworzenie na tej planecie przeszło gwałtowną ewolucję od czasu naszego lądowania, stając się groźniejsze. Nie wiadomo tylko, czy przystosowują się do nieprzyjaznych warunków anomalii, czy to ona je zmienia. Jaką to nam robi różnicę? Po prostu trzymajcie się z daleka, żeby nie mogły was zjeść.
Tu mamy zjeść? Przecież to jest z Gearsów ten... Korpser? Jak on się nazywał? Chyba Korpser. Z jedynki, nie? Dobra. Spodnie uczonego. Ale tu jest tego lutu. Będzie trzeba ten świat trochę na plus dać, bo jednak świetny loot dostajemy. Wychodzą z tych nor. Mega. Fajna różnorodność lokacji przeciwników, na razie na plus. Niby ścierwojady, ale... Ale zdecydowanie na Gearsach tu się wzorowano. Patrzcie to! Dobra, duży padł. Teraz to easy. No, polecam spory magazynek w tej grze. To miejsce. Chyba że jakąś taką pompkę. Nie jest naturalne. Co mogło je stworzyć? Myślę, że deweloperzy, co? Jest spora szansa, że deweloperzy. Ale nie wiem. Wejdź na obszar historyczny. Zobaczmy. Tu jest obóz w wulkanie. Historyczka, tak? Tu jest chyba dodatkowe jakieś. Dobra, tutaj mamy historyczkę. Trwa bitwa, czyli nie można wyjść. No dobra. I tu sobie to zdobędziemy. To jest takie małe, nie? Małe zadanko. W sumie nie robiłem ich wcześniej na tamtych obszarach. Ale widzę, że to jest taka większa znajdźka, która potrzebuje tylko eliminacji i tyle. Nic wielkiego. Pyku. Ale lucik też wchodzi. Widmowe spodnie. Dobra, już powoli. Ale srogi odcinek nam się teraz szykuje. Oj, dobra, bosik. Cofam. Cofam, że jest łatwo. Ognisty gnyb. Ładnie. Ładnie. Spodnie. Tytan. Jest okej.
I mamy historyczkę. Dobra, piękna sprawa. Teraz jak zbadać ten szczyt wulkanu? Czyli tutaj, tak? Wracamy. Chociaż tu mi każą iść? Zbadaj szczyt wulkanu. Niby tam mi każą iść. Nie wiem, pójdziemy tu. Oj. Ho, ho, ho! Wybuchające byczki. Oh my god, nie wiem czy to mi robi obrażenia czy nie. No chyba tak. Co ty gadasz? Odpędź pajączki, pajączki, serio. To będzie najdłuższy odcinek serii. Dobra, teraz wszystko działa. Wulkan. O chłopie. Wchodzimy do wulkanu. To chyba jest powiązane z Hugo, nie? Myślę, że tak. Jest spora korelacja między Outriders a Hugo. Nawet fabularnie. Ja cię kręcę. Nie mówcie, że tu będzie ten boss. Przecież to jest Corpser. Nie mówcie. Co? Uwinimy się szybko, dobra? Wulkaniczny Akari. Nie mam pytań za bardzo. Nie wiem, czy to ja mogę stąpać po tym. Tak cieplutko się zrobiło. Cię kręcę. Ale fajnie oddzielili, że to są niebieskie takie punkciki, nie? Nie czerwone. Byśmy ich nie zauważyli w sumie. Oj, oj. Będzie ciężko. Będzie ciężko na tym poziomie. Dobra, wiecie co? Wjeżdżamy na czwórce, na piątce to jest praktycznie niemożliwe. Super. Dobra, sprawdzimy, wiecie co? Przy dwie bronie, to tak bije po dwójce, więc słabo. Ale mam dodatkową tutaj umiejkę. Też spoko. Bo na mojej jakiejś tam rzeczy w ekwipunku pasywnie dostaje jeszcze jedną zdolność do użycia, więc mamy dwie. Może to się przyda. Wiecie co? Może jeszcze ten trzeci efekt sobie zmienię, żeby nie grać na blisko, ale
lodowymi pociskami. Zobaczymy. Jak teraz nie pójdzie, to najwyżej na lodowe wejdę. Jednak te efekty dodatkowe na bossach mogą być spoko. Bo on tutaj na lód raczej będzie wrażliwy, nie? No, troszkę dostał. No, tu by się chyba lodowe pociski przydały, tak mi się wydaje. Dobra. Uciekamy, uciekamy. Jeden paseczek poszedł. Ciekawe, czy będzie miał jakąś drugą, trzecią fazę, nie? Po pasku można tak wywnioskować, ale kto wie. Oj. Na to za bardzo nie reaguje. Chociaż efekt odpalony. Oj. Dobra, jest druga, trzecia faza, co? What? Kurde, jakieś małe krabopająki. Oh no. Ty jesteś taki rzeźnik? To jest niemożliwe. Dobra, tutaj więcej bije, ale nie mam dodatkowych efektów, nie? Mogę mu tu strzelać? Za dużo to nie daje. No teraz jest osłabiony, ewidentnie jest osłabiony. Więc to spoko. Ale ta trójeczka do zmiany, dobra. Już strasznie długa. Strasznie długa tu będzie zabawa. Dobra, wraca. Ojojoj. Przynajmniej na tych małych można coś tam zrespić życia, nie? Tam miał takie podświetlone. Kiedy jakieś krytyki wchodzą. Kurde, już się ammo kończy. Makabra. Makabra jakaś. Co to jest za boss? Dobra, mamy drugą fazę. To jest nieporozumienie, ludzie. To jest nieporozumienie. Okej, to jest... To jest na pewno słaby punkt. Gdzie mam tu stać? Oh my god, mało miejsca. Ale
Regeneruj, regeneruj. Dobra, jest trochę ammo. Się kręcę, ale przekichane. Bo ja się tu w ogóle nie leczę na blisko, nie? No dobra, są małe kraby. To jest git. Dobra, muszę tutaj w tą stronę za tym biec po prostu, żeby mnie nie dosięgło. Okej. Mamy fulla. No dobra, po tej lawie w miarę się chodzi. Ale rzeźnia, ja nie wierzę, jeśli tacy bossowie tu będą. To jest kosmos. Dobra, już jesteś, już jesteś. Easy game. O Boże. 2 godziny odcinka. Zgłoś się z powrotem. Dobra, jest jakiś lucik. Ziemski hełm, widmowe spodnie. Wespnij się na szczyt wulkanu. Totalnie epickie. Ale tu już myślę, że w koopie trzeba powalczyć. Kapitan Dunham. Wulkan nie będzie już problemem. Bestia nie żyje? To niewiarygodne. Niesamowite. Zaraz wydam rozkaz natychmiastowego przygotowania kolejki linowej. Dobra, tylko sobie zaliczymy tutaj jakby tą misję do końca. Ale jak wam się podobał ten bosik? Sroga impreza, nie? Sroga impreza. Wiesz co? Szkoda, że nie było cię z nami jakiś czas temu. Może teraz mamy szansę na odbicie tej góry. Powiedz mi tylko, jak uruchomić kolejkę linową. Mój naukowiec musi dostać się do wieży. Tak. Jest tylko mały problem. Wagonik, który kontrolujemy, nie jedzie do wieży. Jedzie do serca bazy buntowników. Gdy tam trafisz, zaatakują cię całą masą. Ale jak załatwisz dostatecznie wielu i odzyskasz kontrolę nad wagonikiem do wieży radiowej, wyślę twego naukowca w drogę. No to mamy plan. Hej! Mam wyrzuty sumienia, wysyłając cię w pojedynkę, ale po tym, co udało ci się dokonać... Słuchaj, twoi ludzie i tak mają ciężko. Dam sobie radę. Jestem Outriderem. Silverhand! O kurczę, serio? Strzelba automatyczna, karabin szturmowy. No ja gram troszkę szturmówką. Ulepszone zamrażające pociski. Krematorium, przebicie pancerza, obrażenia krytyczne. Bierzemy to, bo tu są krytykale. Strzelba automatyczna. Na dalekim zasięgu, to nie. Dobra, bierzemy to. Obserwować oznaczone współrzędne i raportować co godzinę. Miazga totalna.
No dobra, proszę państwa, jest nowa Givera. Nic tylko się cieszyć, chociaż nie ma mocnych tutaj atrybutów, to są dodatkowe rzeczy. No i wielkie dzięki za oglądanie tego długiego odcinka. Koniecznie łapkujcie, jeśli chcecie więcej. Zobaczymy, czy następnym razem już koop, czy jeszcze solo. Ale kto dotrwał do końca, niech napisze Vulcan. No i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.